Jesteśmy na pasiece B-Royal z fajnym sprzętem. Mam szerokokątny obiektyw i bardzo czuły mikrofon. Sprawdzimy, jak tam pszczoły słychać tym mikrofonem. Mogę go tu widać. Tak, będę po kolei podchodził do każdego ula i to są odkłady. Te tutaj. O, tutaj co widać, to są odkłady. Podsłuchamy, zobaczymy, czy co tam u pszczół słychać. Zobaczymy, co jest grane. Podstawa pierwsza. Trzeciego też słychać. Ten ul to był na ostatnim filmiku, jak oglądaliście, miałem na nim największy osyp. Bałem się, że może umarł. No ciekawe, czy tutaj nam nie padły pszczoły wszystkie. Tak to wygląda niestety. Zobaczymy, czy je słychać. Słychać je nawet dobrze. Tu widzimy sikorki, jak się rozprawiały. Z naszymi pszczołami widać kawałki. Pomimo, że im dałem słoninę, to i tak słychać, to i tak robią te pszczoły cały czas. Następny, tutaj mam 5 uli, te niebieskie i 3 zielone. To są ule jednoroczne, już pełne rodziny. Zobaczymy, czy jest różnica, jak je osłuchamy. Słychać się podobnie. Żyją. Kolejny ul. Tutaj mamy nieskę. Chyba bakwas. Brzeska. Ale zazimowane. Jest minus 10,
co najmniej, może nawet nie jest 15. Ładnie słychać. Może do wlotka? Niemkę. Jeden ul jest z Niemką. Na testach. Tu mamy jedno czy dwie zdechłe pszczoły. Tutaj widzę, że też odwłok leży. To na pewno sikorki. I ostatni. Tutaj to była prawdziwa wyżera. Sporo martwych pszczół. Jakieś ślady? Nie widać. Prawdopodobnie tylko podlatują i się podwieszają, bo nie mają gdzie za bardzo usiąść. Ewentualnie to też mogą być pszczoły, które zostały wyrzucone przez te znajdujące się w ulu. Tu są jakieś ślady dziwne. Posłuchajmy ostatnio. Pięknie słychać pszczoły. Jestem zadowolony. Wszystkie żyją. To mi się podoba. O, tu widać ślady sikorek. Jak sobie człapią. O, tu widać. Tak, to jest to. Widać ładnie. To są wszystko sikoreczki. Fajny sprzęt. Postaram się go poużywać ponownie. I tu widać ślady sikorek. O, tutaj też. No, wszystkie te ule były odwiedzane przez sikorki. Dobra, wystarczy tego przeszkadzania. Mam nadzieję, że moje lipy przetrwają te minusowe temperatury. Ciężko to widzę, ale zobaczymy. Mam tu kilka roślin. Pasieka. A teraz idziemy zawiesić słoninę z mięskiem, ale w dalszej odległości od uli. Nie ma co przyzwyczajać, żeby te słoniny, które wieszałem wcześniej, żeby były blisko ula. No, zaraz wracam. Idę przygotować to, co potrzeba.
duże auto przejechało, to ścieżkę nam zrobiło. Idziemy trochę zawiesić słoninki, żeby nie przyzwyczajać sikorek do pszczół. Pozwólmy Jeciowi przyjechać. Dobry. Dobry. Inwestycje będą? Mają być. Nagrywam filmik na YouTube'a, bo mam pasiekę. Aha. I żeby sikorki nie zjadały pszczół, to wieszam im tutaj słoninę i takie rzeczy. Szukam drzewa, żeby to powiesić, a żeby nie straszyło. Jest dzisiaj strasznie zimno. Około minus 15 na pewno. Trzymając pasiekę, mając pasiekę tutaj w tym w lesie, możemy niestety doświadczyć takich powalonych drzew. Trochę się czasami o to boję, jak jest silne wiatry. Po lewej stronie też mamy. Operator mi wszystko tutaj złapie, jak to wygląda. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dobra, tutaj myślę, że wystarczy. Słabo trochę. Przydałaby się jakaś gałąź grubsza. Operator, widzisz co ciekawego? Wyłączyłeś? Nie. A to wytniemy. Tam są jakieś bardziej poprzeczne. Cienkie, ale poprzeczne. To się nie mógł pchać tak głęboko. Dobra, ty. Czego to się nie robi dla pszczół, panowie pszczelarze? Taki oto prosty sposób. Zawiesimy.
Morning. Mniejszy kawałek ten. Strasznie zimno w palce. Ledwo czuję, ale nie należy do miękkich facetów. Damy radę. Szybko rękawiczki założyć. Księżyc już widać. Idziemy dalej. Może na tamtej brzuszce. Cholera. Dobra, tu coś mam. Wchodzę. Szukam takich mocniejszych gałęzi i też nie wolno za wysoko powiesić, bo sikorki latają tak do 5 metrów. Szukają pokarmu. Dlatego na przykład budki lęgowe też się wieszą do 5 metrów. Od 2 do 5. No i tu mają. Elegancko. Mogą ścinać. Jeszcze, jeszcze te mniejsze. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Całe szczęście, że mam operatora ze sobą. Bo samemu to by było ciężko tutaj coś nagrać. O, proszę bardzo. Sikoreczki i inne ptaszki. Smacznego wam życzę. Ale zostawcie moje pszczółki w spokoju. Pozdrawiam człowieka z lasu. Też nagrywa filmiki. Idziemy dalej. Z powrotem. Strasznie zimno. Fajna okolica, las. To mi się podoba. Pięknie. Operator na pewno złapał tutaj kilka fajnych ujęć. Mam nadzieję. Idziemy.